Dostałam 3 różne zestawy kredek Stabilo Woody 3 w jednym i przy ich pomocy stworzę rysunki kwiatów w wersji ludzkiej. Jako pierwszy będzie mak. Czerwony, zielony i czarny są motywem przewodnim. Jeżeli chodzi o kredki, to można je wykorzystać do różnych powierzchni, na przykład do szkła. Fajnie się sprawdzają również na ciemnym tle. Są dedykowane dzieciom, ale mogą z nich korzystać również dorośli. Kolejnym kwiatem jest stokrotka i tak jak Wam wspominałam wcześniej, kredki dobrze wyglądają na ciemnych tłach, dlatego do stokrotki wykorzystam fioletowy papier. Będzie można zobaczyć, jak nasycone są kolory. A jest ich aż 24, w tym złoty i srebrny. Ostatni kwiat to irys w wersji ludzkiej i tutaj wykorzystujemy pomarańczowy papier, taki żeby był pośredni pomiędzy białym a tym fioletowym. Kredki Woody 3 w jednym mają grafit XXL, dzięki czemu kredka starczy nam bardzo długo, a jej rozmiar odpowiada aż 8 standardowym kredkom. Okej, która z moich propozycji najbardziej Wam się spodobała? Dajcie znać w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Pa, pa!